Kryć się i rozglądać się. Nie wychylać się. Pamiętajcie o tym. Patrzcie, toż to Johnny Rebellion z południa. Mendelssohn, Barnett, co wy wyprawiacie? Wracajcie mi tutaj. To powtórka z wojny secesyjnej. Już my wyzwolimy tych frajerów. Patrzcie, mamy tu jednego z tych biedaków. Idź, moje dziecko, jesteś wolny. Kiedy Johnny wróci znów do domu, ludzie będą się radować, chłopcy będą wiwatować. Wy błaznie, wracać mi zaraz na swoje pozycje. Nie weźmiecie mnie żywego, frajerze, jestem na dachu świata. Mendelssohn, ty nie żyjesz. To tylko rana powierzchowna. Nie ma ran powierzchownych, jesteś trupem. A czy trup może zrobić coś takiego? Nic ci się nie stało? Nie wiem, ale słyszałam jakieś trzaśnięcie. Barnett, umieraj. Powiedziałem, umieraj. Kevin, ona jest naprawdę ranna, musimy jej pomóc. Dostałeś wyraźny rozkaz, więc go wykonaj. Daj spokój. Odczep się od niego. Odejdź, Mendelssohn, nie pakuj się. Już się wpakowałem. I to jak? Aż po sam tyłek. 50 punktów karnych. To fajnie, jeszcze tylko 50, a w nagrodę dostanę toster. 50 pompek. Chłopaki, czy to znaczy, że my teraz będziemy ze sobą chodzić? My jesteśmy prima sort. I balować też lubimy. Jeszcze tu jesteś? Tak. To tylko silne potłuczenie, nic poważnego. To dobrze. A więc... Dziękuję, że byłeś taki milutki. Przepraszam za kłopot, ale czy mógłbyś mi ponieść mój karabin tylko do mojego akademika? Oczywiście. Nie jesteś zbyt rozmowny. Nie. Owszem. Tylko, że... Ja... bardzo się jąkam, kiedy poznaję nowych ludzi. Nie zauważyłabym tego. Ludzie... z reguły okazują mi współczucie, a ja tego nie potrzebuję. Myślisz, że ja też? I dlatego pozwoliłam ci się wziąć na ręce i zanieść aż do izby chorych? Głupi jestem, tak? To, co zrobiłeś, w niektórych krajach byłoby powodem do zawarcia małżeństwa. W których krajach? Otwórzcie podręczniki, strona 137, 102. Dzisiejszą lekcję zaczniemy od ustnego sprawdzenia pierwiastków. Ich symboli i ich liczb atomowych. Czuję bekon. Czy ktoś z was też tu czuje bekon?
Uwielbiam bekon. Tak samo jak twarde materace. Dziś wieczorem będą wyświetlali film. Wodór. Liczba atomowa 1. Lit. Liczba atomowa 3. Beryl. 4. A propos, tak właśnie ma na imię moja żona. Sod 11. Dużo straciłem? Ty nie, ale on na pewno. Skant. Wierzcie mi, że to dobry pierwiastek. Jego liczba to 21. Gdzie się podziewałeś? Odprowadziłem Mary Beth do akademika. Mary Beth? Jest fenomenalna. Sprecyzuj słowo fenomenalna. Nie potrafię, ale jest wspaniale. Ona jest taka milutka, słodziutka, choć nie jest pięknością. Wygląda tak zupełnie zwyczajnie i ma fajne uszka. Czy chcesz mi powiedzieć, że się zabujałeś? Bo ja wiem. Coś w tym musi być, bo po raz pierwszy w życiu śmiejąc się pokazałeś całe uzębienie. To jest muzyka dla naszych uszu. To już absolutnie jasne, że to miejsce fatalnie na nas oddziałuje. Uważam więc, że najwyższy czas, aby rozpocząć operację pod kryptonimem Wiejemy stąd do wszystkich diabłów. Masz jakiś plan? Zapomniałeś, z kim rozmawiasz, mam ich miliony. Musimy przepędzić Woodsa z tej galaktyki. Wodór? Kto zakaszlał? Podnieść rękę. Nigdy nie wolno wam kaszleć przy pierwiastkach. Chciałem was poinformować, że wasi rodzice zostali już powiadomieni, a rachunki za szkody powstałe w mesie pokryją ich firmy ubezpieczeniowe. Świetnie. To kiedy stąd wyjeżdżamy?